trzeba wymagać wysokiej jakości. Trzeba wymagać wyższej jakości niż tak naprawdę ta firma standardowo chce nam świadczyć usługi. Dzisiaj będzie na temat obsługi klienta i będzie z samochodu, bo tutaj mam czas nagrywać dla Was rzeczy. Tak na przykładzie tego, co się stało po tym moim vlogu o obsłudze klienta w X-Comie i o tym, jak nie potrafią poprowadzić komunikacji, jak nie potrafią poprawnie na aukcji napisać, że wysyłają in-postem, tylko piszą, czy to jest list polecony, chociaż list polecony to jest usługa Poczty Polskiej. I potem przez 2 tygodnie nie są w stanie sprawdzić, czy przesyłka doszła do klienta, a jak klient się dowiaduje, to nie są w stanie mu realnie powiedzieć, co dalej się będzie działo, tylko mówią, no musimy poczekać, aż dysk wróci. Miałem festiwal banowania pod tym filmem, bo generalnie rzecz biorąc zaczęli mi jacyś goście wypisywać jakieś rzeczy na temat tego, że to ja jestem jakiś walnięty, że dlaczego nie wybrałem przesyłki innej i tak dalej, podczas gdy ja tak naprawdę chciałem wysłać, w sensie ja chciałem, żeby ten dysk do mnie doszedł właśnie listem poleconym, nie potrzebowałem przesyłki kurierskiej, nie chciałem, żeby to była paczka, bo jest to coś małego. No i ludzie mi tam pisali, że to ja jestem głupi, że to jest normalne, że powinienem jeździć po całym mieście i szukać tej przesyłki. I tego hejtu było strasznie dużo, no z przyjemnością klikałem po prostu bany jeden po drugim. I tak sobie myślę, kurde, po tych reakcjach, zresztą zwróćcie uwagę na to też, że pod tym filmem jest chyba 12 czy 15 łapek w dół, podczas gdy tak w ogóle to takich reakcji tak naprawdę nie ma za bardzo pod tymi moimi filmami. I to jest dowód na to, że Polacy jako nacja nie są niestety jeszcze gotowi na taką prawdziwą, dobrą obsługę klienta, bo są po prostu mało wymagający. Drodzy widzowie, jesteście za mało wymagający. Bo właśnie takie rzeczy powinno się upowszechniać, takie, ten typ obsługi klienta beznadziejnej powinno się piętnować. Jakby wiele osób więcej tak robiło, no to po prostu te firmy musiałyby się jakoś dostosować, tak? To jest tak jak, nie wiem, z rozmową o smogu, tak? Ten smog przecież od 40 lat jest, dopiero ostatnio się o nim mówi, dopiero jak się zaczęło o nim mówić, to się okazało, że to jest wielki problem. Wszyscy wdychali to wcześniej. Nie było problemu, no był, tylko że nikt o tym nie mówił. No i właśnie z tą dobrą obsługą klienta to jest podobnie. Także zamiast hejtować tego typu materiały online, to zachęcam Was do tego, żebyście sami takie materiały tworzyli, żebyście sami zwracali na to uwagę, w jaki sposób jesteście obsłużeni w sklepie. Jak zostawiacie u kogoś pieniądze, to niech ten ktoś Was potraktuje z szacunkiem. Kurde, no, naprawdę. Wcale nie będziecie burakami. Domagając się lepszej jakości sprawicie, że wszystkim się nam będzie lepiej żyło, tak? Będziecie mieli lepsze usługi wokoło siebie, no to też... Będziecie codziennie chodzić mniej zestresowani i sfrustrowani. No super, życzę Wam tego. Dlaczego to jest takie ważne, żeby wymagać od firm odpowiedniej jakości usług? Bo tak naprawdę bardzo jest niewiele przedsiębiorstw, które same z siebie będą chciały poprawiać jakość swoich usług. No niestety, ale w większości wypadków te firmy są prowadzone przez ludzi, którzy nie mają pomysłu na to, jak je prowadzić, nie mają wizji żadnej. Jak zobaczą, że okej, no w sumie call center odbiera rozmowy po 3 minutach, a jak zaczął odbierać po 6, to nic się nie stało. Klienci nie odchodzą. To uznają, dobra, no to można zwolnić połowę pracowników z call center. Nie, także to nie powinno tak być.
trzeba wymagać wysokiej jakości. Trzeba wymagać wyższej jakości niż tak naprawdę ta firma standardowo chce nam świadczyć usługi. Oni będą mieli jakiś argument wewnętrzny, żeby powiedzieć, a to dla naszych klientów jest ważne, tu poprawmy tę jakość. I z biegiem czasu te usługi będą coraz lepsze. A w Polsce klienci niestety się wychowani na wielu latach komunizmu, gdzie i tak na nic nie było wpływu, teraz też mają taką wyuczoną bezradność. A na poczcie są kolejki i zawsze będą. A kurier nie przychodzi z przesyłką. To normalne, biedny ten kurier. Pewnie mu się nie chciało wejść na trzecie piętro. Nie powinno tak być. Nie jesteśmy bezsilni, każdy z nas głosuje swoim portfelem, swoimi wyborami, tym z jakiej firmy skorzysta, z jakiej nie, jaki produkt kupi, jakiego nie kupi. Tym, czy powie dobre słowo na temat tego produktu swoim znajomym, czy powie złe słowo. Dlatego warto wychodzić zawsze z jednak takiego wymagania jakości. Nie takiego bucowskiego na zasadzie, o ja płacę pan, to ja wymagam. Ale z takiego, że jeżeli firma mówi, dobrze, dostarczymy ci przesyłkę w 24 godziny, no to jeżeli nie dostarczy, to jest wtopa.